tylko wywożenie ludzi tam, gdzie grozi im śmierć, wywożenie ich i oddawanie w łapy białoruskich pograniczników, to jest po prostu zło. I tyle. Jeżeli człowiek chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, to powinien przejść normalną procedurę weryfikacyjną, a nie być wywożony gdzieś nocą do lasu. Tak powinno postępować państwo, które przestrzega praw człowieka. Na tej sali, na której chyba najbardziej rozpowszechnioną chorobą jest ślepota na jedno oko, warto powiedzieć z całą mocą, że pisowski pushback niczym się nie różni od uśmiechniętego europejskiego pushbacku, bo przemoc, krzywda i śmierć są dokładnie takie same, a ludzie na polskiej granicy nadal umierają. Ostatnio media obiegły informacje o kolejnej ofierze, o człowieku, który uciekał z ogarniętego wojną domową Jemenu. I on mógłby żyć, gdybyśmy zmienili prawo na czas. Te przepisy pozwalające na wywózki trzeba po prostu uchylić. I będę wdzięczny, panie rzeczniku, za parę słów dotyczących pana opinii na ten temat. Jak wspomniał profesor Wiącek, pushbacki są niezgodne z polskim prawem i prawem międzynarodowym. Od 2021 roku, kiedy rozpoczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, w lesie umierają kolejni i kolejni ludzie. Umierają z powodu głodu, zimna, zatrucia wodą z bagna, umierają z powodu koszmarnej przemocy ze strony białoruskiej Straży Granicznej. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w ciągu tych 2,5 roku bardzo dużo, żeby polskie społeczeństwo przestało widzieć w nich ludzi. Mieliśmy do czynienia z naprawdę obrzydliwą, rasistowską propagandą w mediach publicznych. Potrzebujemy radykalnej zmiany. Dość wywózek, dość przemocy, dość pogardy. Czas na politykę migracyjną, która szanuje ludzi, życie, prawo polskie i prawo międzynarodowe. Minister Kierwiński musi natychmiast uchylić rozporządzenie Kamińskiego o pushbackach, bo tego wymaga praworządność, przestrzeganie konstytucji, przestrzeganie praw człowieka. Tego wymaga ludzka przyzwoitość. Temat kryzysu humanitarnego przy granicy polsko-białoruskiej będzie powracał, bo to olbrzymie wyzwanie. Zwłaszcza, kiedy politycy na przykład mówią o tym, że uchodźcy wolą taką opcję, jak zrobił niedawno niestety minister Duszczyk. Nie jest to prawdą, bo czasami nawet złożenie wniosku o ochronę międzynarodową jest niemożliwe, bo taka jest praktyka działań Straży Granicznej na co dzień. A ci, którzy to zrobią, trafiają do zamkniętych ośrodków, w których warunki są gorsze niż w więzieniach. Nie mają dostępu do tłumaczy, do ochrony zdrowia. Zatem po pierwsze, trzeba uchylić rozporządzenie Mariusza Kamińskiego. Po drugie, musimy wprowadzić szybkie, humanitarne procedury azylowe. Tak, żeby nikt nie musiał wybierać pomiędzy ryzykiem śmierci w białoruskim lesie, a latami, de facto latami w ośrodku przypominającym więzienie w Polsce. I mam nadzieję, panie rzeczniku, że nad tym będziemy pracować w ciągu najbliższych miesięcy, bo uchylenie tego rozporządzenia to podstawa. Pan rzecznik praw obywatelskich mówił o pushbackach, o wywózkach na Białoruś, o łamaniu prawa przez polską Straż Graniczną. Koszmar humanitarny rozgrywający się na granicy musi się skończyć. Jak najszybciej. Nie tylko ze względu na osoby, które chcą się dostać do Europy, chociaż ich sytuacja jest oczywiście najbardziej tragiczna. Mieszkańcy strefy przygranicznej od 2,5 roku żyją na obszarze zmilitaryzowanym. Wielu ludzi jest zaangażowanych w pomoc humanitarną, którą organizują własnymi środkami, z bardzo dużym poświęceniem. Ich własna sytuacja jest trudna. Przypominam, że jest to region wcześniej, który utrzymywał się z turystyki. Teraz zamiast turystów mają umundurowanych ludzi z bronią. Cierpi też wyjątkowo cenna podlaska przyroda. To się musi skończyć natychmiast. Zamiast muru potrzebujemy ludzkiej, profesjonalnej polityki migracyjnej. Takiej, która pozwoli mieszkańcom Podlasia na normalne życie. Panie profesorze, dziękujemy za wyczerpującą informację. Ja chciałem odnieść się do jednego konkretnego przykładu łamania praw człowieka. Chodzi konkretnie o wywózki na polsko-białoruskiej granicy, o tak zwane pushbacki. Presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy zaowocowała kryzysem praw człowieka, którego wywózki, nielegalne wywózki są tylko jednym przykładem. I tutaj zmiana rządu nie jest wymówką. Potrzebujemy konsekwentnie upominać się o prawa człowieka i z pushbackami zwyczajnie trzeba skończyć. I mam nadzieję, że wspólnie będziemy się o ten koniec, jednoznaczny koniec nielegalnych wywózek upominać. Ale musimy też mieć świadomość, że potrzebujemy
konsekwentnej, spójnej polityki migracyjnej, która pozwoli nam połączyć kwestie bezpieczeństwa i konsekwentnego przestrzegania praw człowieka. Do tego potrzebujemy także solidarności europejskiej i sytuacja, w której politycy prześcigają się, kto bardziej sprzeciwiał będzie się europejskiej współpracy w zakresie migracji, tak naprawdę szkodzi tak naszemu bezpieczeństwu, jak i przestrzeganiu praw człowieka. Dzisiejsza debata nad sprawozdaniem odbywa się już w trochę innych okolicznościach, bo Polacy 15 października w wyborach powiedzieli bardzo wyraźne nie władzy, które nie przestrzega prawa. A prawo jest jasne w kwestii wspomnianych już wcześniej pushbacków. Mamy stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, mamy wyroki sądów, które mówią, że pushbacki są po prostu nielegalne, niezgodne z polskim prawem i z prawem międzynarodowym. I ta kwestia jest ważna także w kontekście służb mundurowych Straży Granicznej. Polski rząd musi szanować prawa człowieka niezależnie od tego, czy są to ludzie nasi obywatele. Musi szanować prawa człowieka niezależnie od tego, jaki jest kolor paszportów tych ludzi. I nie możemy pozwalać na to, żeby polscy strażnicy dostawali rozkazy, które są niezgodne ze zwyczajną ludzką moralnością. Nikt nie wkłada munduru po to, żeby wywozić nocą ludzi na bagna. Dlatego uważam, że rozporządzenie Mariusza Kamińskiego musi zostać uchylone i chciałabym zapytać pana rzecznika o to, czy będzie dalej działał w tej sprawie. Od 13 grudnia zeszłego roku do 15 stycznia tego roku 93 osoby zostały wywiezione na Białoruś na mocy rozporządzenia byłego ministra Kamińskiego. Rozporządzenia, które stoi w sprzeczności z polskim i międzynarodowym prawem. Pan minister Duszczyk mówi, że te wywózki, te pushbacki były humanitarne. Panie ministrze, nie ma czegoś takiego jak humanitarna wywózka na Białoruś. Wiemy, jakich zbrodni dopuszcza się białoruska Straż Graniczna. Wiemy, jakie temperatury mieliśmy w ciągu ostatniego miesiąca. Nie wiemy za to, ile z tych 93 osób wciąż żyje, a ile zmarło po polskiej czy białoruskiej stronie granicy. Rozporządzenie ministra Kamińskiego musi być uchylone jak najszybciej. Polska musi zacząć normalnie procedować wszystkie wnioski o azyl. Koszmar humanitarny polsko-białoruskiego pogranicza powinien się skończyć wraz z władzą Prawa i Sprawiedliwości, bo stawką jest ludzkie życie. Moim zdaniem przepisy prawa, które obecnie obowiązują, które są podstawą prawną stosowania tzw. pushbacków, czyli zawrócenia do granicy, są niezgodne z konstytucją, standardami międzynarodowymi. Istnieje standard dopuszczalności wyjątkowego stosowania tzw. pushbacków określony w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w wyroku w sprawie ND-NT przeciwko Hiszpanii, gdzie jest napisane, w jakich okolicznościach wyjątkowo można zawrócić człowieka do granicy i te okoliczności nie są w odpowiedni sposób skodyfikowane w polskim prawie i dlatego dochodzi do tylu sytuacji, które oceniamy jako naruszenie prawa. Ja przedstawiłem wystąpienie generalne do pana ministra spraw wewnętrznych i administracji w grudniu. Oczekuję na udzielenie odpowiedzi. W tym wystąpieniu podkreśliłem, że moim zdaniem, ale nie tylko moim, jak również w zasadzie w większości ekspertów i przede wszystkim sądów administracyjnych, konieczne jest uchylenie, wyeliminowanie z polskiego systemu prawnego tak zwanego rozporządzenia granicznego, które zostało wprowadzone w 2021 roku. Ja chciałbym podkreślić tutaj, mówiąc na ten temat, jest bardzo szeroki, ale szanowni Państwo, panuje zgoda co do tego, że niedopuszczalne jest dokonanie ekstradycji człowieka do Białorusi, człowieka podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Sąd nie może, nie powinien wydać do Białorusi w drodze ekstradycji człowieka podejrzanego o popełnienie przestępstwa, dlatego że grozi mu tam nieludzkie traktowanie. Uważam, że tym bardziej należy... Tym bardziej ten standard, tym bardziej, to jest oczywiste, odnosi się do osób, które nie są podejrzewane o popełnienie przestępstw. I wydalenie człowieka z kraju powinno być poprzedzone choćby minimum procedury, ustaleniem danych takiego człowieka,
ustaleniem tego, czy potrzebuje pomocy, czy jego życie, zdrowie jest zagrożone i czy należy takiemu człowiekowi udzielić pomocy humanitarnej. Polskie prawo w obecnym kształcie nie przewiduje takich warunków i dlatego wymaga zmian.